Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj kontencik, bardzo fajny kontencik, otóż gwarancja Team of the Season, seria wreszcie wleciało i przepalamy właśnie taki składzik, taki skład będzie przepalany, zobaczymy czy, no mam nadzieję, że cokolwiek wpadnie tak naprawdę, bo plan jest taki, żeby trafić kogoś z Belgii, to na pewno to mnie najbardziej interesuje, oprócz tego no, nie wiem nawet szczerze mówiąc, po prostu nie, co ma być to będzie, zostawcie apeczkę w górę, subskrybujcie kanał, filmy są codziennie, to jest Dailvin. Przepalamy właśnie ten skład, jak mówiłem, nic nie wydałem, także według mnie całkiem fajny deal jak na darmowego totsa. Mam nadzieję, że coś fajnego siądzie jednak, bo jak dobrze wiecie, serie A jakoś nie za bardzo mnie lubi. I zobaczmy, czy warto było przepalić ten potężny skład, który miał dużo wysoko oceniania zawodników, którzy mogli pójść na przykład do SBC Oikone, ale wiecie co, ja wierzę, że tutaj siądzie coś potężnego. Piłkarz Team of the Season, seria, zobaczmy. Kto się pojawi, jaka będzie flaga? Nie chciałbym raczej flagi Włoch, bo to takie, raczej wiadomo co to będzie. Potężny Lukaku, 96, mówiłem, chciałem kogoś z Belgii, nawet pisałem o tym na Twitterze, że chciałbym najbardziej seria trafić Romelu Lukaku, 4x4, 95 tempa, 97 strzałów, on kosztuje chyba z bańkę co najmniej, ja pierdziele, Damian mnie chyba niestety nie polubi po tym odcinku, 4x4, proszę państwa, 99 wykończenia, 99 siły strzału, zwinność 8-9, my nim gramy w Champions, ja będę nim grał. Ja będę nim grał, po prostu. Ale jak już widziałem te Belgię, to tak... Już wiedziałem, że jest dobrze, na pewno. Ale chciałem, żeby to był Lukaku. Chciałem, żeby to był Lukaku. Słuchajcie, kleimy składzik z Lukaku. Ale zajebiście. Ale się cieszę, naprawdę. Kozak, najlepsza karta. W ogóle on nadal kosztuje bańkę? Nadal kosztuje 1,5 miliona monet. Ja pierdzielę, ale sypu. Nie wiem, jaką formacją zagrać. Wiecie, możemy niby grać 4-2-2-2, ale wtedy... No Lukaku to jest napastnik. Lukaku to jest po prostu typowy napastnik i no nie możemy grać nikim innym na napadzie. No nie wiem właśnie, no 4-1-2-1-2, można tak zrobić. Coś trzeba pokombinować, powiem wam. Coś na pewno trzeba wykombinować. Dobra, słuchajcie, ja pomyślę nad składem. Pójdę sobie też do sklepu. Jeśli coś chcecie, to napiszcie w komentarzu. I widzimy się za chwilę. Dobra, słuchajcie, już mam gotowy skład, udało mi się coś fajnego wymyślić. I proszę państwa, lecimy do Division Rivals przetestować tego potężnego Lukaku. Co ciekawe, przez to, że trafiliśmy Lukaku, Nazario pójdzie na SPO. Będziemy sobie grali formacją 4-1-2-1-2. Coś, czym dawno nie grałem, nie ukrywam i troszkę się boję, ale trzeba też próbować nowych rzeczy. I ten skład wygląda naprawdę fenomenalnie. Jest tylko, na razie tylko Cristiano nie ma zgrania, ale to dlatego, że... No nie ukrywam, celuję w trafienie Hernandeza w pikach w czwartek, no by się idealnie tutaj połączył właśnie z Cristiano. Na razie jest Davis nie na pełnym zgraniu. Cristiano nie jest na pełnym zgraniu i oczywiście Zambrotta. Cała reszta ma pełne zgranie, co mnie bardzo cieszy. I co, dam sobie też Neymara na ławeczkę. Oczywiście dajcie znać w komentarzu, co wam wpadło za tego gwarantowanego toca. Jestem generalnie nadal w szoku, naprawdę. Póki co, otwierając te gwarantowane tocy, tak sobie przypomnę. Z Ligi leciał Vasquez, to pamiętam. Z Premier League wleciał ten Ruben Dias. A z Bundesligi wleciał Müller, który mi się nie przydał. A my gramy z Toc Messim. Co tu się wydarzyło? Lecimy. Potężny Romelu Lukaku. Jak się będzie ruszał? To mnie najbardziej ciekawi, bo się boję, że niby ma dużo tej zwinności, a może się okazać, że jest totalnym klocem, więc zobaczymy. Ale według mnie Toc Lukaku to jest jeden z najbardziej zasłużonych toców z wszystkich, które wyszły. Naprawdę. Chłop tak pięknie współpracuje z Lautaro Martinezem. Dobra, pora jakąś akcję zrobić. Debiut zawodnika Lukaku. To naprawdę musi być mega udany debiut. Nie interesuje mnie to, że przeciwnik ma Toca Messiego. Lecimy. Davis skrzydełkiem. Warto wspomnieć, że póki co boczni obrońcy mają wytyczne, żeby nie zostawać z tyłu, tylko takie te wiecie jakie. Aj, to będzie bramka. Chyba, że nie. Pomylił się Dalglish. Za bardzo sobie piłkę tam wysunął. Dobra. I lecimy. Musimy wreszcie coś... Lukaku w ogóle praktycznie przy piłce nie był. Trzeba to zmienić. Okej, Mukiele nas kasuje. Spoko. Okej, Davis. To może być dośrodkowanie na Romelu Lukaku. Lukaku! Jak on tam jeszcze zmieścił nogę? Nie mam pojęcia. Ale był pierwszy celny strzał. Tu jest dużo miejsca. Czemu Wan-Bissaka zrobił animację? Skoro go nie prosiłem? Jejku. O nie, ale błąd... Błąd z mojej strony, chociaż może to jeszcze obroni. O blak! Niestety, to jest Kenny Dalglish. Źle się zachowałem w obronie. Kurczę, chcę wreszcie coś uderzyć Lukaku, bo gość mnie w ogóle nie dopuszcza do sytuacji żadnych. A ja bym chciał jednak coś w tym Lukaku uderzyć jednak w dzisiejszym odcinku, nie? Romelu! O, let's go! Romelu Lukaku. Pierwsza bramka. Co to za cieszynka? Co za chłop? To jest jego domyślna cieszynka. Romelu Lukaku, potężny. Potężny Romelu Lukaku z pierwszą bramką. Ładnie się w ogóle zachował, naprawdę. Ale widzicie sami, te cztery gwiazdki tutaj zrobiły taką robotę. Naprawdę bardzo bym chciał,
żeby w przyszłej FIFA w Lukaku był grywalny. Ja jestem naprawdę tak mega fanem tego zawodnika. Kiedyś chyba nawet wypowiadałem o nim, że transfer do Interu to był po prostu idealny transfer, bo byłem pewien, że on się po prostu idealnie wkomponuje w ligę włoską. Serio mam nadzieję, że w przyszłej FIFA Lukaku będzie zawodnikiem grywalnym. Po prostu takie, tego bym chciał, nie? To pierwszy powiem do jednego, bramka Lukaku, to jest najważniejsze, bo naprawdę chciałem coś z nim dzisiaj strzelić. No i mecz sam w sobie jest trochę ciężki, nie ukrywam, ale mam nadzieję, że uda się mimo wszystko coś jeszcze strzelić. Wiadomo, wygrana nie jest jakoś mega ważna, no bo no co, no, punktów nie zdobędziemy. Czasem Kenny Dalglish, o cholera, to było piękne od pana Dalglisha, okej. Okay. Szybko bramka w drugiej połowie, niestety. Nie! Nie! Dobi! Nie! Co? Jak to Donnarumma obronił? Halo, Damian? Halo, już zagraj ze mną koopa. Co, chciałbyś Lukaku? No weź zagraj ze mną koopa, na odcinek będziesz miał. Mogę się zastanowić nad tym. No jak dla widzów to mogę. No dobra, to poczekam. To bardzo dobrze, to się zaraz słyszymy. No co, no mało mu, nie? Mało mu, trafił besta. Co, jakiś tam best przy Lukaku? Chłopie. Nie! Oli, niedobrze, Kenny Dalglish, to będzie bramka. To będzie bramka, ładnie to zrobił z tym gimisiem. 3-1, kurczę, szkoda. Znaczy, z jednej strony ktoś ma dobry skład, umie grać, więc jakoś specjalnie mnie to też nie dziwi. Ale chcę jeszcze bramkę Lukaku strzelić. Ja mi jeszcze nie jest wystarczająco. Dobrze. Messi i to jest już od poprzeczki, no gość mnie tym Messim tutaj ładnie niestety porobił. Lukaku, to musi być gol, to musi, on jest przepotężny, jasny gwint, druga bramka Lukaku, 4-2, udało się strzelić dwie bramki, to jest najważniejsze. Wiem, że przegraliśmy, ale gość był naprawdę, naprawdę był dobry. Także jakoś mi specjalnie nie jest przykro, że przegraliśmy. Ale naprawdę Lukaku, no, ładnie zagrał. Gramy z Damianem koopa w takim razie, jak już chce, no to z nim zagramy. Co my tu mamy? Co to jest? Co to jest? Ty na pewno nie jesteś w jakiejś czwartej lidze? Pokaż mi go. Potężny, nie? Masz, pobiegaj sobie. A w ogóle gram 4-1-2-1-2 i boczni są takimi jakby wahadłowymi. No to moje wytyczne sobie pozdro, nie wziąłeś. Pozdro, Dejmi. Co? Damian. Nie, nie. Co ty robisz tutaj obroń? Pa, muszę. O? Macis nam strzeli, no bez przesady. Tutaj króciutko, króciutko. No, gdzie jest Romero? Zion. Jest Ojej. Tutaj. On jeszcze biegnie. Czekaj, czekaj, dobiegnę. Albo górą, dawaj. Górą, no. Dobra, Lukaku. O Jezu! Ale czemu to Coutinho, kurczę. Z całej pety. O. Ale gdzie? Dobra, pa. Lukaku! Ten jest Romelu. Dobrze. Stylu gry mu nie dałeś. A bez kidu, co mam mu dać, powiedz mi? Co ja mam? No to prawda. Wow. Aj. Jakby to zgrał. Troszkę za mocno w ręki. Myślałem, że więcej dokładności ma w sobie ten piłkarz. No nie jest, wiesz, jak za darmo to nie ma co narzekać, nie? No. Ojeju. Pogubiłem tutaj, oj, oblaczek. Brawo, oblaczek. To jest. Wow, no on jest... a on raz zagrał taką fajną akcję, ale jaki szybki. No mówię, chłopie, on jest zwinny, szybki, pa. Dawaj, twoja akcja. Aj. Ale no, czuć. Jakby nie zablokował. Totalnie czuć to jego. Pusta. Może Suarezem chcesz zagrać. No na SPO możesz go dać. Dobra. Tylko zdejmij Ronaldo portugalskiego, Nazario na napad. Dobra. SPO Coutinho. Wow. On jest zwinniejszy od mojego CR7. Uuuu. Tak fajnie leciała. Ciekawe, taka ciekawa trajektoria lotu była. Aj. Chociaż, o kurde. Strzelaj. O nie, myślałem, że strzelisz. Nie. Ja byłem pewien, że ty już będziesz to kończył przecież. Dobra, to musi wypalić. To już musi wypalić. Potężny Romelu, tak jest. Trzeba zaczekać, tu jest potężny Rom. No, robimy to. Ja gdyby się lepiej złożył, ale powalił w ogóle. O, dziękuję. Tu jest Rom. Potężnego Roma. O, jasny gwizd, to przecież ta karta jest... Nie, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Ja pierdziele, nie no, on będzie tak chodził w ten weekend, że to jest nienormalne. Jak on przenika, ja pierdziele. Jedna z najbardziej ciekawych kart chyba w całej FIFA, mam wrażenie. Prawa noga, nie. Prawa noga, ja. Rage Kid Machine. No podsumowując... No co, no jest wart swojej ceny, myślę. No powiem tak, ja go kupuję. Nie wiem jeszcze za co, ale ja go kupuję. Dobra, więc moi drodzy, podsumowując, jest to świetna karta. Lukaku to jest absolutny top tier napastników. Jestem ciekaw, jeśli będzie mi grał w Champions. My się widzimy jutro, jutro są oczywiście nagrody za Champions. Mam nadzieję, że coś fajnego wleci. Zostawcie opeczkę w górę, subskrybujcie kanał. I do zobaczenia jutro. Trzymajcie, do usłyszenia. Adios.